kąt sklepu, tak? Tak. Teraz się kolejne zmiany. No zawsze są zmiany, nigdy nie jest tak, że coś wydrukują i jest dobrze, tylko zawsze trzeba coś poprawić w ostatniej chwili. I think that I'm back in my bag now. So I need to go, y'all. Got hits when they throwin' a fastball. Just too quick. Proszę ekipy z Polski o sprawdzanie swoich GPS-ów, trackerów, żeby były w widocznym miejscu. Co tam jeszcze? Dzisiaj z rana? Protokół nam z tej sztywnej listy zostało zawsze przed wyjazdem, gdy dobijamy azotem ze względu na jakieś ewentualne nieszczelności. To mają przed samym startem 100% pewne, że jest pełne ciśnienie. Ile dmuchasz? 14 bar. Co tam, gdzie lecisz? No, jadę na stację, odczaić paliwo mamy. Możemy, bo wczoraj mieliśmy sytuację, że nie było w ogóle już paliwa. Ani pieniędzy w bankomatach, ani paliwa. Także zobaczymy, czy jest paliwo, bo trochę nam brakuje. Jak coś tam dalej, jedź w kierunku tego, centrum, tam są, jest paliwo. Okej, dobra, zobaczymy. Dzięki. Robię im dodatkowe punkty orientacyjne już na koniec trasy. Stop od McDonald's. Im specjalną wycieczkę jeszcze dodatkowo. Aha. Takie niespodzianki robili. Żeby było śmieszne. Oczywiście to już po ostatniej stronie, żeby nie było tak, że ich wprowadzimy w trakcie rajdu w błąd, ale żeby mieli ostatnią stronę śmieszną i wymyślimy różne ciekawe punkty do odwiedzenia. Myślę, co myślisz, no, gdzie powinni odwiedzić? Myślę, że McDonald's w Gorzowie Wielkopolskim. O, tak. I co jeszcze? Kościół jakaś? Jakaś kapliczka, nie? O, tak, tam. Tak, żeby się mogli pomodlić. Porozum dla ekipy. Dwóch krótkich dolewać, czy... Halo. Halo. No. Kurwa! A gdzie mam teraz? Krzycisz, kurwa. Gdzie? Halo, halo? No jest, elegancko. Siadaj, odpalaj. Bartuś, lecimy. Daj buziaka. Obie. Odpal go, jak odpal go, odpal go, odpal go, odpal go. Yeah, I need a bag, bro. Send it through quickly. I'm in the head start, like I'm in a big league. Yeah. To co, panowie, powodzenia? Jakby to powiedzieć, nie dziękujemy, żeby nie zapeszać. To jak na robocie, idziemy zrobić swoje, zaraz wracamy. Bez napinki, spokojnie przejechać, nie gubić trasy, nie uszkodzić góry. Hopped in a whip and we all in black. Shawty wanna ride, so the hop in the back. See you 200, seen a rap in the dash. They catch up like I'm moving too fast. Better than yesterday, then it was completely undoable with a big bike. But the first lap went okay, the second lap I lost all my energy. So it's old man should have trained more syndrome. So, but it's good.
Domadam od pana koszulkę. Fuck. Za jakieś zasługi czy co? Będzie mniej. Nie, po prostu jestem fanem. No i to panowie, tak w skrócie podsumowanie tego dzisiejszego dnia. Tarka. Podsumuj. To, co nas chyba najbardziej rozwalało dzisiaj, to... Nasze tyłki. Chyba. Nasze tyłki, które wpadały w wibracje i po prostu na krześle w samochodzie. Cały czas w ten sposób. Fotele firmy na S wymagają ewidentnego upgrade'u, który będziemy robić dzięki tej białej piance. Będziemy sobie wycinać kształtki, musimy sobie zmiękczyć. Jedyne co mogłem po tygodniu? Strasznie twardo. Twardo. Po prostu wpadałeś z jakąś prędkością w odcinek, który trwał 3, 4, 5 km, chwila przerwy, kolejny 4, 5 km i i pośladkami wybijaliśmy... Zawieszenie nie jest w stanie tego wybrać, to jest po prostu tartka. No szczególnie na mostach, myślę, że niezależny to by jeszcze radzi, jeszcze złapie niezależność ten i jakoś idzie, ale... To jest chyba teraz wychodząc po prostu z samochodu. No i znowu kurz. Kurz i mieliśmy mały problem z wentylatorami zaraz przed samym startem. Dobrze, że przed startem wyrzuciło nam płyn. Okazało się, że zgrzał się przekaźnik od wentylatorów wczoraj. Prawdopodobnie to wczoraj już się stało. Ale tam być może popełniliśmy mały jeden błąd logistyczny, być może za który będzie przyznana nam kara albo nie. Uważam, że nie powinna, bo byśmy nie wystartowali, ale zobaczymy. Tu sędzia podchodził i robił nam zdjęcia, jak wymienialiśmy bezpiecznik. W strefie, gdzie teoretycznie jest serwisu. W strefie startu, tak? Gdzie nie ma serwisu. Nie ma serwisu. No ale to się okaże. No i patrząc po tym, jakie były wydarzenia z innymi autami dzisiaj, jechać. Jak codziennie lista aut zdolnych do jazdy będzie się zmniejszała. Widzieliśmy mnóstwo aut rozbitych, zakopanych, dwa wypadki poważne. Auta znikają po prostu. Był taki fajny moment, tam były takie głębokie na 3-4 metry wielkie leje w piasku. Wjechaliśmy i w każdym leju zostawały tylko dachy samochodów, które się wbiły i już nie wyjechały. Więc dużo dyskwalifikacji. Ogólnie dzień dojechany do końca. Czasy jakie są, takie są, ale powoli do przodu. Zmęczenie straszne, ale satysfakcja. Mamy taką checklistę, nie wiem, bo prześwituję światłem. Tak jak mówiłem, od ciśnienia kół po azot w amortyzatorach, bo po takich skokach, nierównościach i zawsze trzeba to skontrolować, czy któryś tam nie upuściło uszczelnienie. Popłyny, oleje, filtr powietrza, to co nasza zmora poprzedniego roku, filtry, chłodnice przedmuchać, bo to po prostu jest zalepione zawsze. No i wszelkiego rodzaju kontrola luzów, czyli odłożysk, po zwrotnice, wahacze i tak dalej. Paski, rolki, alternatory, czy nic nie huczy, czy nic się nie zaciera, bo no, po prostu podczas jazdy nie są chłopaki w kaskach tego nawet usłyszeć dźwięków jakichś niepokojących, takich, gdzie w autach osobowych jest to słyszalne dla kierowcy. Posmarowanie wszystkich unibali i tak dalej. No i banalne paliwo i czyszczenie szyb, lusterek, przedmuchiwanie siedzeń i tak dalej, żeby było znośne, jak i w miarę znośne podróżowanie tym autem. No, oczywiście nie wlicza się w to żadnych napraw takich jakichś tam awaryjnych, których nie przewidujemy w tym roku. Czyli ta checklista powinna wystarczyć na dojeżdżanie codziennie do bazy. No i chyba tyle. Dzisiaj specjalnie do nas przyjechał kucharz, specjalny taki. Z Kazimierza Dolnego, to jest gdzieś tam w południowo-zachodniej części Azji. No i co panie będzie tutaj robił ciekawego? Muszę sprawdzić, jak oni się odżywiają, żeby nie było jaj później na trasie, że jakichś dziwnych przestojów, że trzeba wysiąść, gdzieś pójść. Przede wszystkim chciałbym sprawdzić jakość tej jedzenia, jakieś gwiazdki może nadamy, no nie wiem, zobaczymy, jak to się sytuacja rozwinie. No co więcej tu mogę powiedzieć, no, przyszedłem, sytuacja była zła.
jedli, jakieś płatki. Nie mogę. No i co, no muszę to opanować, nie? No a powiedz mi, a ta kawa bezkofeinowa i te musli poranne, to jest dobre odżywianie czy niedobre? Co tam się zaserujesz? Tu zdania uczonych są podzielone. My w Kazimierzu mamy specjalny napar, pod którym jeszcze nikomu nic nie było. Zachłowić! Wściąża! Co dzisiaj będzie serwowane? Co dzisiaj będzie serwowane? Młody, co będzie serwowane dzisiaj? Najlepsze po tej stronie Mississippi burgery. Ubrałbyś się trochę do filmu. Przepraszam. Na w kuchni robisz. To widzisz, to jest inna kuchnia, tu się inaczej gotuje. Przygotuję z gąklatą. Jak będą włosy w burgerach, to wiecie od kogo, to znaczy, nie? Znaczy, że będą dobre. Oj, Boże. Dobra, fajnie.